No, witajcie tu, Hoho, kolejna część z cyklu Zwiemy Kanto od Zera. Jak to sprawa wygląda? Mamy misje dzisiaj, jakieś tam. Jeżeli zdobędę doświadczenie, to dostanę jakąś tam rezerwę, tak? Za wygraną bitwę mam mnożnik doświadczenia załogi razy 2, więc super. No to wskakujemy w takim razie tego mardera i pociągnijmy go dalej. KV1 na razie będziemy używać tylko... Nie, nie będziemy dzisiaj. Będziemy mieć na marderze i na T28. O, taki mam plan. No to jedziemy. A jeszcze jedną rzecz. A, tak, nie wpuściła. Moglibyśmy jeszcze rezerwę odpalić. 100%. Do expa za bitwę, nie? Wtedy byśmy mieli ekstra boosty. Ale setup dziwaczny. Oj, KV220, kreska 2. O, ten skubaniec potrafi krwi napsuć, zwłaszcza jak go polosuje tak jak teraz. Że nie wjedzie pod naszego naszorna, to reszta będzie miała problem z nim. No może go objadą. Jedziemy oczywiście nad wodę, tak, tam najłatwiej zrobić jakiś wynik. Oczywiście pod warunkiem, że Lux nie zrobi tego wjazdu do wody, nie będzie się nas świecił. Teraz musimy sobie sami świecić. Niestety. Albo stety. No to świećcie się. Dźwięk. Późno się zaświecił, bo to lajcik ma dobrego hamo. Trzy arty i wszystkie trzy ustawione tutaj, nie? Nie jeźdź tam, chłopie tam mordują. Będziemy odpłacić pięknym za nadobne. Ciekawe, czy to jest na tyle szybkie, żeby wjechać tutaj na to. Nie jest. Co to znalazł się Hetzer? Arta się znalazła.
Spompowali ją. Mógł być lepszy wynik, ale przepuściłem te 185, a miałem bić na niego zaraz na początku. Dosyć za 100 więcej. No nie źle. Tak to jest na tych tierach, że się pojechałbym tam, gdzie ostatnio ten IKV-65 stał, który nie był sprzed ekranem na kabulcu. Ale boję się tych wszystkich YOLO wynalazków, które tam mogą przyjechać. Nic mi nie gwarantuje tego, że jakiś M5A1 Stewarda, bo inny PZ-38 na nie przyjedzie tam mało, bo tak, nie? No ale spróbujmy. Do odwiężnych świat należy. Tak miałbym do wyboru inaczej jechać na lewą flankę. Tam się kiepsko walczy. Nie wiem, YOLO, po prostu YOLO, nie? No, ja już strzału tam nie oddam. Proszę, następny. Proszę, jeszcze sztuk, bo Krzyber przyjechał, tak jest. Mówię, na tych tierach się nie da grać, no, na wyższych tierach nikt inny, nikt by ci tak tutaj nie wyjechał, bo każdy szanuje swój czołg przy ciebie. Tutaj goście jadą jak lecą. Dobra, ale wiedziałem, że tak się to może skończyć, zaryzykowałem. Skończyłem z zerem. Co? Spróbujemy te 28 w takim razie. No to jest właśnie to, no pojedziesz i na tych tierach tam nikt nie szanuje czołgu, nie? Każdy byle do przodu, byle szybciej, byle więcej. Chyba spróbujemy wbić przez linię 2 i się ustawić. No zobaczymy jak. Najpierw musimy tam dojechać, bo tutaj też może się zdarzyć różne rzeczy, na przykład Lux wyjedzie i nie spompuje na magazyn.
depresja nie puszcza na tej miejscówce. Nie, on nie szanuje czołgu, nie idzie byle do przodu i ma w nosie, nie? Czołgów ciężkich sztuk 2. Tutaj rozmowa do rozważenia, tak? Albo staję tutaj i biję na czołgi ciężkie, albo staję tutaj i biję na to, co tu się będzie mieliło, nie? Ale jesteśmy bliżej tutaj polosowani, to pojedziemy pod czołgi ciężkie. Zawsze to jest z 1200 damage'a na nich można zrobić, nie?
Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. To musiał poczuć. Tym go nie pokonamy. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Polosuje coś. To musiał poczuć. Dorwaliśmy go. No i mówiłem, ładny wynik można stąd zrobić. Jeszcze tego nie trafiłem, tego luksa jeszcze. Reszta kampi. Zaświeciłem się? Jakim kurde cudem?
ciałem i zostały. No. Ładne to było, nie? No i tutaj typowo, tak, pod ten domek pojedziemy w E6, nie ma mądrzejszej miejscówki na tej mapie. Mamy bicie na jedną flankę, na drugą flankę. Możliwości całą masę. A ja już widziałem taką bitwę, gdzie nikt nie został na tej flance. To była przykra bitwa. Pięknie spotter jedzie T-64. I zaraz nam tu coś zaświeci. Albo i nie. No to jest ciekawe. Jeżeli on stamtąd nie świeci, to gdzie są wszyscy? To musiał poczuć.
Akurat to leciało, gdzie miało lecieć. No właśnie. Nie zaświeciłem się. Za to on tak. Tu robię za spotera. Dobrze sobie ten zwaliłem to drzewko, tak? Żeby ono mnie zasłania od tamtej strony, nie dostanę spota. No, ja to ja go świecę, oni go biją i jest wszystko w porządku. Jeszcze nie ma co podniecać, bo jest 7-7, to jeszcze możemy przegrać, nie? Kurwa, rozbiłem mu. Traf, 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 traf. Skoda go porobi. Szukamy tego IKV-a. No, się znalazł. Gdzieś nie wiem gdzie. Na jednym hapsie został. Ale ładna bitwa. No, szkoda go skończy. Bum. No, grób mu tam z magazynka. Co on to robi? Szkoda, że 25 mam magazynek. Gdzie masz magazynek? No. Tam się schował. IKV. No ale to wy się musicie, panowie, ruszyć, bo to się wam nie narysuje. Nie narysują wam się. Umiecie liczyć? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, czwarte, co nam brakuje?
czyli mamy te 28 HMC i KV T28, tak? Tu jest. Ruszcie się chłopy. Byście mieli w co strzelać. Najbardziej mnie denerwuje w słabych drużynach to, że przesunąłby się 5 metrów do przodu i nagle by mu się cel narysował, ale nie, będzie stał i będzie czekał przy ciebie. Masz wrażenie, że ci gracze, oni nie wiedzą nawet do czego te kółka służą, co mają na minimapie. Też masterka wpadnie za tą bitwę. Rzucę z mojego spota. O, nie wpadła. No trudno. No to po wynik w drużynie. I BDB. Ile już mamy? 91, tak? To jedziemy dalej. Straszne wiatrzysko za oknem. Mam nadzieję, że nam zasilanie nie padnie. Jedziemy tam na flankę TD-ków. Skoro spotter twierdzi, że będzie spotował.
zniszczą wszystkie te deki. Jest jeden problem. Ja nie podnoszę tak, to działa. Z 7 do 8, czyli możemy jeszcze to przegrać. Możemy to jeszcze przegrać. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Wyszło jak masło, przeciwnik Nasz OX to się wywrócił na tych torach, że ten tak cały czas stoi? Chyba w ciemno trafiłem. Troszeczkę więcej miał hapsów, jak wjeżdżał w krzaki. Tylko spocnął, a on go nie. Oj, nie tu, tu jedzie. Spotnąć coś.
O-o. Onemix jest tutaj. Jak można się nie przebić przeze mnie? Gdzie on mnie trafił, że się przeze mnie nie przebija? Przecież ja mam 10 mm pancerza wszędzie. Jeszcze to trochę potrwa, zanim my tu wbijemy 100%. No, idziemy na Ibersesję, tym razem dla Marderza. Przyszło 4000 WNS-ion po 6 bitwach. Oczywiście jedziemy w ten krzaczek, tak. Strzelamy w to, co tutaj zobaczymy, to, co tutaj, a potem to, co tutaj się zaświeci. Zniżaj się, chłopie! Jakoś wybrakło depresji, źle to zrobiłem. To musiał poczuć.
bitwa wygrana, chociaż powiem szczerze, taka se... Się zobaczymy, bo to może ten Cromwell jest na oparach. Nie, full jest, to już nie powinien tego przykryć. Traffic z Michigana. Co on robi? Straciliśmy część pocisków, ale nie doszło do eksplozji. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Przednia płyta wału. No i będzie. Ja chyba niebieski wynik zrobiliśmy. Dobra, wracamy. Musiałem sobie krótką przerwę zrobić. I jedziemy. Dalej, jak to wygląda? 7 bitew. 86% zwycięstwa. Ja już tą mapę dzisiaj widziałem chyba. I did. Z tej samej strony notabene. Nie pojadę już. Tam się jeździ na wyższych tierach. Tu na tych tierach nie ma sensu. Wyskoczy taka banda YOLO i mnie zje. Ja idę tutaj grać. Ta mapa dla TDK jest kiepska tak w ogóle. Nie ma dobrych miejscówek. No tu jest jeszcze ta miejscówka. Tu. Ta z tej strony, gdzie macie bicie. Po prostej. No to już jakaś miejscówka jest. Natomiast z tej strony powiem szczerze, że nie znam żadnej mądrej miejscówki. No jeżeli ktoś z was zna mądrą miejscówkę, z której się tutaj warto robić wyniki, może podejrzeliście gdzieś jakiegoś koksa przed ciebie albo coś, to proszę o info. Ja tu mądrej nie znam. Mamy pierwszego YOLO PZ1C. Jakbym tam stanął, to już by tam go miał.
Bez sensu. No tutaj jedziemy podobnie jak Tedekiem. Gdzieś tutaj. Stąd możemy wspierać. Zaświecone czołgi możemy niszczyć te, które możemy niszczyć. Ostrzeliwać te, które tutaj wjeżdżają. I coś się tutaj zaświeci, to tutaj. Jeżeli coś się tutaj zaświeci, to tutaj. I stąd jest bardzo łatwo wrócić do obrony. Jak ta flanka by została przełamana. Nie pojadę na flankę medów, no bo jest T-34, 85 i TP-64. Jeżeli one tam pojadą, to strzelę może dwa razy. T-34 ma 180 damage'a na strzał, nie? Na ile dla niego jestem na dwa strzały? Fajnieście się postawali. Zaświeci się to, zacęcie bęcki.
Jakbym go przepuścił, to by mi wjechał na plecy i to samo by się stało. No i ładna bitwa. Powiem szczerze, że przy tym setupie, tak lekkim, to ustawianie się tutaj po długości nie ma sensu za dużego. Ustawię się tutaj, bo jest szansa, że tu się pojawią, że tu się pojawią, że może ten coś będzie przejeżdżało, zobaczymy. Gdyby był cięższy setup z piątkami, jakbyśmy grali, to wtedy tak. Można byłoby się ustawić, pewnie jakieś ciężkie by tam przyjechały. Tak to co tam przyjedzie? Lago, T28, czy teraz strzelać w to? Ja pierdzielę po prostu. Lol. Trzy ciągi, dwa razy się odbiłem od Arty. Tak się tak nie podniosę. Albo mam płasko jak stół, albo się albo nie zobaczyć. Dobra. Spotujemy.
Byłaby dobra bitwa, gdybym nie spudło, gdybym dwa razy się przebił przez Artę, o, w ten sposób to powiem. Raz w działo, raz nie wiem, w co trafiłem. Po co oni te tagi noszą? Skoro... Nie wiem, jeszcze nie widziałem dobrego gracza, który by te tagi nosił. No, krzaczek tutaj. Zobaczmy, co się będzie działo. Pierdziele. Dziadek ze mnie, kuźwa. Hetzer wyspotuje tego Covenantera, czy nie za bardzo? Thank you.
kurwa, ten Covenanter to mi tu strasznie nie leży. Teraz jak już nie mam go na dupie, to się weźmy za, ale nie stąd. Patrzcie się, bitwa za 490, a dostałem 1470 za przegraną, tak. Oczywiście szybko idzie to szkolenie. Dwie bitwy, żeby przejść na 94, no ładnie. No i tutaj staniemy sobie, żeby strzelać po prostej, chociaż ostatnio widziałem, że się też tutaj ustawiają, wtedy mają bicie na tych, co wyjeżdżają tutaj. Też ciekawa opcja, tylko że później to zobaczycie, znaczy później będziecie mogli zareagować na sytuację. Tu chodzi o to, żeby ich tam tłuc jeszcze, póki oni się tam dobrze nie zagoszczą za tym kamieniem.
Tak, się teraz zagościli nasi na górce, to też tam jadę. To jest lepsze bicie na wszystko niż z tej dziury, gdzie teraz stoję. Podniesiesz działa, panie kolego. Wiem, bo mam takiego samego. Kolejna epicka bitwa. 7 fragów. Damage'u mało, no ale co zrobię. Następna YOLO bitwa. No następna. Na górkę jadę. Nie jadę nigdzie indziej. Za szybkie te czołgi są tu. Nie ma sensu w ogóle. Gdzie chaos. Oni zaraz się przelecą tutaj przez to. Tu będą mi wbijać. Także dzięki, postoję.
7 sztuk jest. Ale kto? Kara mniejsza. Z gąską, pięknie. To masz powtóreczkę. Już tu jeden. Pyk. Ojej. Gąską, pięknie. To masz jeszcze raz. Następnym razem kupcę naprawkę. Pięknie na gąsce. Asepty bez naprawki, tak? Bo 3000 to za dużo. Ojej. No, panowie, bez pieszczot. Zabili cię. PZ2J odstrzelił. Raz, drugi. By cię reloada miał. Wjechał we mnie, bo szczęście, że zdążyłem oddać strzał. Teraz by był chamski, to ci strzelił w dupę i byś wrócił do garażu i nic by mi się nie stało, bo ja zrobiłem 900 damage at, więc... Bo automat od banów patrzy na to, ile zadajesz w bitwie, a ile zadajesz sojusznikom. No i piękna bitwa. Ile będzie expa? Na zwycięstwie. Good. To jedziemy dalej, bo jeszcze rezerwy zostało 20 minut. Nie wiem, co się tu będzie działo. Spróbujemy zrobić jedno małe triko. Nie wiem, czy się uda, więc się nie śmiejcie. Ale tu się da wjechać. Wtedy ma się bicie tam dość wysoko. Na te czołgi, które są tutaj, no to mniej więcej jak mam zasięg spotowania. Znaczy zasięg rysowania. Nie zdążyłem sprawdzić na treningówce, czy da się tam marderem wjechać, czy nie.
Co, ja dziwo nic tutaj nie przyjechało? Jak nigdy? Trzeba właśnie trafić, nie? Tym go nie pokonamy. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Ale tego nie wiedzą, co się dzieje. Jak? Skąd mnie biją? Czekamy na spot. Jak blindują. Po krzaczkach tutaj. A ja nie, a jestem wyżej. Ale już zniknął. Musimy ruszyć, panie. Tak to... Tak to kupa z tego będzie. Pierdykam, to podnoszenie działa. A co ten zrobił? Tak, jasne. Ajajajajaj. Marna bitwa. Trudno się mówi, gramy na czym innym. Myślałem, że więcej tam tych czołgów pojedzie. Spróbujemy zrobić takie agresywne otwarcie tutaj pod ten domek, żeby wyspotować tego ekstracjora, który tu będzie jechał, żeby sobie postrzelać w jego bok. To jest o tyle niebezpieczne, że jak pojadą IOLO skauty tutaj, to się zaświecą i trzeba będzie się szybciutko chować, ale to już jest inna bajka. Trzeba zaryzykować. Jest szansa na 2-3 bezdarmowe pestki, więc czemu nie?
No i wiecie o co chodzi, nie? Spada kiepsko mi to po... Ale dostał parę kulek. Za friko tak naprawdę, nie? Już się stąd wycofujemy. No oczywiście się dużo łatwiej gra, jak się ma żarówkę, nie? Nie ma... No właśnie, nie ma takich rzeczy jak teraz. I ta jest to. Tak się gra niestety bez. Zjedli mi go. Dobra, no przecież go zabiją tam, nie? Wszystko samemu trzeba robić. Dobra, teraz, ponieważ jestem na ogrysku. Stój tam jak stoisz. Ktoś mi powie, w co ja trafiłem i czemu nie w niego. Jestem, muszę spieprzać, bo stanę spota, to mnie zaraz zabiją, jestem na pierdnięcie. Okej, mi się wywrócił.
Świeciłem się jeszcze. Na co ty tu czekasz, chłopie? Świecisz się, bo gwardy w ciebie walą, to się musisz już świecić, chłopie. Ocknij gdzie się. Już cię świecą skądś. A, to jest T67 niestety. Ma bardzo dobre kamo. I niezłego spota. No ja nie zagrałem w złej bitwy, 803 damage'a. Na T28 to jest Iberfiolet. Niepotrzebnie za darmo zebrałem te dwie buły od T67, no ale kurde, no tam tak się powinno tam zagrać, tak? Tylko jak się ma żarówkę, to się wie wcześniej, że gdzieś jest w jakimś Iber krzaczku postawiona. T67, zwróćcie uwagę, że ona we mnie spotowała, strzelała we mnie, a sama spota nie dostała, nie? A, że w ciemno coś było. Co ja ciemno waliłem? 800? Szyb Excelsior? T67 dostał jedną bułę. M, czyli... Nie pamiętam. Sauch widocznie dostał w ciemno. Minut. Jeszcze jedna bitwa pewnie. Góra dwie. No i fatalna mapa dla mnie tak trochę, nie? Jeszcze z tej strony. No w A2 pojedziemy, no bo gdzie indziej. Jest lew, czyli mnie zabije. Że chciałbym widzieć takiego luzaka, który to ma opanowane, gdzie tu strzelać. Chyba z tundrą. Na goldzie BDR, pewnie strzelał.
Źle to zrobiłeś tym SU. Tak się nie wyjeżdża nigdy. Już na pewno nie TDK-iem. Chyba, że to była peska przeznaczona dla kogoś innego, a ja tego zebrałem. Mówiłem wam, że lew mnie zabije? Nie upolował. Wiedział, że wrócę na pozycję. No, nie będziemy tego oglądać, bo szkoda czasu. Zagramy sobie, póki jeszcze rezerwa jest na czymś innym. 4 minuty zostało, to jedziemy. Pierwszy raz się drużyna nie rozjechała do tego na tą całkiem prawą flankę. I dobrze oczywiście. No i tyle z Yellow Spotterów. No nie fart trochę, że mi nie zszedł.
haubic. Ale dobrze. Jest bardzo dobra bitwa. Jeszcze Hummer skończył lighta i jest świetnie. Złapałem się na... Jeszcze na tom? No chyba nie. Albo może i tak. Jest z rezerwy. Więc się załapała. Na rezerwę. No i koniec. Rezerwy się skończyły. Co my mamy? 17 bitew, 11 zwyczaj, jest 65% zwycięstwa. To jest 3639 WN-ów. Jak to wyglądało na czołga? Na T28 4 bitwy, 4700. Na marderze 13 bitw, 3072. WN8. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta iberkoksiarska sesja. Ile tam mamy? 95. Akta osobowe. 7400 potrzeba na następny poziom. Ok. Nieźle, trochę żeśmy podgonili. No i mamy trochę tych rezerw, tak? Mamy trochę tych rezerw, 17 rezerw żeśmy naczaskali dzisiaj. 17 rezerw, także będzie jak szkolić załogę, także cieszymy się. Ok, zobaczmy jeszcze sobie na WN8 labie, jak to wyglądało. To sesja i będziemy kończyć. No i mamy dzisiejszą sesję 3636, 65% zwycięstw. Jak to tam na czołgu wygląda? 4428. Podbiliśmy dzisiaj średnią. Na marderze 2700. Na KV-a nie graliśmy dzisiaj i dobrze. No i tak to wygląda. Jedenaście fioletowych bitew spośród 17 rozegranych. No. Napatrzyliśmy się. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału, a ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek już na następny dzień. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie odkryłem sobie jeszcze teraz szybciutko te 150, bo zostały mi, bo miałem tyle na KW1, zostało mi, przegapiłem jak widzicie. 7800 wolnego expa, za dużo nazbierane, ale teraz tak, po pierwsze możemy już włączyć przyspieszone szkolenie załogi dzięki temu, że odkryliśmy tą T150 i jest promocja, 30% taniej tą T150 można kupić. Tak zrobimy w takim razie. Zobaczmy od razu, co ona tutaj ma. To jest kurde solidne działo, powiem Wam. 219 peny na APCR-ach. To praktycznie mogę nawiązać walkę ze wszystkim.
219 to nawet starcza na tego, na Defendera. Oczywiście, jak nie schowa dolnej płyty, nie? No dobra, to się będziemy z tym bawić następną razą. O co tutaj już tutaj stoi ten T-150, ale będziemy go maksować. Nie wchodzimy do bitwy stokowymi czołgami, a już zwłaszcza nie na szóstym tierze. Ale przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, a mamy trochę golda w zanadrzu, dzięki mojemu dobrodziejowi, który mi kupił konto premium i golda, to możemy w takim wypadku wymienić za 300. O, już mam 11 tysięcy. To T-150 rusza do bitwy ze stokowym działem gorszym niż ma jego poprzednik KV-1. Gorsze działo. To działo to jest prawie że odpowiednik tego, który mam na KV-1, ale to będzie w takim razie działo z KV-1-ski. Tak, 85 mm z 31. Taka bzdura. Co tu mamy? Tu mamy plujkę, 57. To jest jak z T-28 działa. Dokładnie takie samo. No i troll. Troll z KV-1. Ja muszę sprawdzić jeszcze. Zobaczę tylko, czy tu się da sprawdzić tutaj. Czy gdzieś to tutaj jest napisane. Muszą być jakieś więcej ustawienia. Ciekawe. Zresztą biedne te statystyki są. Potrzebuję wagę tego pojazdu, jak jest stokowy i jaką ma nośność, jaką mają nośność gąsienicy. Żeby sobie policzyć, co mi się zmieści na czołg bez podnoszenia gąsy. Co, mi się okazuje, że w kliencie gry nie ma takich rzeczy? No nie ma.
I trzeba na zewnętrznej stronie sprawdzić w takim razie. Ok, jesteśmy na takiej stronce jak WDB Info. Ona już chyba nie jest od jakiegoś czasu aktualizowana, chyba od momentu wprowadzenia Szwedów, więc nie, może niektórych czołgów nie być. Natomiast zresztą popatrzmy. A nawet są te szwedzkie teteki. No, to mniej więcej do tego momentu jest aktualizowana. Ale co nas interesuje? Interesuje nas ten T150. No i tutaj jest taka informacja. Masa limit obciążenia, to drugie od góry, tak? Czyli masa waży 50-210, a ma 51 ton na normalnym na tym zawieszeniu stokowym u dźwigu. Czyli ile mamy tak naprawdę? Mamy niecałe 800 kg, nie? To działo waży 1150, to 1500, czyli to już mi nie wejdzie działo na stokowe gąski, tak? I o to mi chodziło. No, już na topowych gąskach on już nie ma problemu, przecież limit obciążenia ma 58,8, tak? Widzicie to? Znaczy nie 51, tylko 58,8, to już wszystko można dla niego załadować, tak to jest pomyślane. Ale w tym momencie na stokowych gąskach nie zamontuje nawet tego działa. Czyli w pierwszej kolejności tak trzeba gąski odkryć lub kupić sobie sprężynę, jeżeli szkoda nam EXPA. Wtedy się zamiast tego zostawia sprężynę, ona chyba kosztuje pół miliona. No i wtedy możemy na samym końcu wynaleźć, ale już możemy sobie pomontować inne rzeczy. Ale to nas i tak nie ratuje, bo tak naprawdę musimy uzbierać 4300, 3900 i 14 tysięcy, tak? Czyli dobre 20 parę tysięcy musimy nazbierać, żeby go wymaksować. To trochę potrwa. No i to jest to, o czym wam mówiłem. To się nazywa ulepszone drążki skrętne klasy 5+T. One kosztują 500 tysięcy. Plus jest taki, że jak je potem zdemontujemy, po tym jak już wynajdziemy sobie gąsienicę, to można wykorzystać jeszcze w innych czołgach. To nie jest tak, że to jest tylko do jednego rodzaju czołgu. To jest jakby do 3-4 różnych czołgów można zamontować te właśnie drążki skrętne. No ale nie będziemy tak robić. My wybadamy sobie od razu w takim razie. Nie mam pół bańki na takie rzeczy. Okej. Okay. Zobaczmy co z silnikiem. 500 koni, 600 koni, 700 koni, czyli różnica będzie duża pomiędzy stokowym a topowym, tak? Prawie dwa razy. Prawie, no to 500-700, tak? Czyli 50% będzie mobilniejszy. Ale zawsze w pierwszej kolejności staramy się odkrywać topowe działo. Ponieważ im lepsze działo, tym więcej damage'a, im więcej damage'a, tym więcej expa, im więcej expa, tym szybciej wyekspimy całą resztę. No. No i tak to zrobimy. Czyli tak, to jeszcze sobie możemy odkryć. I teraz zbieramy na wieżę. No i potem na to działo. To trochę jeszcze zajmie, ale my się też nigdzie nie śpieszymy, tak? Na tym naszym KV1. Musimy sobie jeszcze trochę pograć, załogę poszkolić, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc ten FreeX sobie będziemy zbierać i będziemy tam odkładać na tym. To jest jedna rzecz, której słabi gracze nie robią. Czyli byle szybko, byle do przodu, byle stokiem jeździć i tak dalej. No będziecie jeździć stokiem, no to na takim stoku zagracie 20-30 bitew, może więcej, żeby wymaksować czołg. Będą to bitwy strasznie słabe, nie? No i potem co? Jak to nadrabiać? Będziecie mieć
30 bitew na poziomie 400 WN8, a gracie normalnie na poziomie 1000 WN8. To jak chcecie nadrobić te 30 bitew na tak niskim poziomie? Musielibyście zagrać z 200 bitew, żeby jakieś lekko zielone, czy tam, no, między żółtym a zielonym WN-em sobie wbić na takim ciągu. No to szkoda, szkoda, szkoda nawet tak patrzeć na to, nie? Jeszcze popatrzmy na jedną rzecz. 86 podali, 85, 84, przegrali 86, dobra. Dobra, tyle tego takiego niby odcinka dodatku do dzisiejszej sesji. Trzymajcie się, hej.